Cześć, z tej strony Vanji i witam was w moim kolejnym filmie z serii World of Tanks. No i tak, wiem, obiecywałem, że będę wrócił wspaniale, często, gęsto i w ogóle przezajebiście. No ale miało być pięknie, wyszło jak zawsze, dałem trochę dupy, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie i dalej będziecie oglądać moje przezajebiste produkcje z serii zarówno World of Tanks, jak i innych serii, jeżeli będę jeszcze kontynuował. Już nie obiecuję, że będę wrzucał regularnie i często i gęsto, ale postaram się jednak wrzucać coś od czasu do czasu i wrzucać materiał o jakości, która mnie usatysfakcjonuje, no i mam nadzieję, że przede wszystkim usatysfakcjonuje i was. Teraz parę słów o czołgu, który widzicie na ekranie, właściwie niszczycielu czołgów Ferdinand. Jest to Tier 8 niemiecki. Jest to bardzo, bardzo przyjemny niszczyciel, który ma dość dobry pancerz z przodu i potrafi od czasu do czasu coś zdingować. No i też ścieżka, jaką obrałem na ten niszczyciel, była trochę nietypowa, ponieważ wcześniej kiedyś widzieliście mój filmik, jak gram Fail Panzerem 4. I mówiłem, że to jest dobry czołg. Kłamałem, on jest naprawdę do dupy. Poddałem się, nie ukończyłem go, znaczy nie zmaksowałem go, nie mam go elitarnego, po prostu sprzedałem go i nie chcę go widzieć więcej na oczy. A Ferdynanda odblokowałem sobie Tygrysem P, który był też przewspaniałym czołgiem, jak już zapewne wiecie. No a wady Ferdynanda są takie, że na początku jest on wolny z racji kiepskiego silnika i kiepskich gąsienic. Penetruje też nie za wiele z racji kiepskiego działa, no i jest wielki jak kilkupiętrowy budynek, no ale z tym już się nic nie zrobi. Ale za to gąsienice, silnik i działa jak najbardziej można wymienić po zapłaceniu odpowiedniej ilości punktów doświadczenia. I wtedy gra się już nim naprawdę bardzo przyjemnie. A teraz pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o niszczycielach ogólnie. Większość niszczycieli służy głównie do obrony, z racji tego, że no nie mają obrotowej wieży i są dość wolne i niezdarne. Więc pozostanie w bazie i chowanie się z tyłu i wspieranie jednostek na pierwszej linii frontu z daleka jest dość dobrą opcją. Szczególnie na ten niszczyciel, który no nie ma wieży i jest dość fajtłapowaty, można powiedzieć. No bo muszę się obrócić całym sobą w kierunku wroga, żeby wystrzelić. Podczas gdy na przykład taki czołg ciężki ma wieżę, może ją obrócić w moją stronę, schować się bez problemu. A mi te wszystkie manewry zabierają dość dużo czasu. I przez ten czas jestem tak naprawdę bezbronny i można we mnie bezkarnie sobie strzelać. Więc tak jak widzicie tutaj, postanowiłem zostać sobie z tyłu i wspierać moje czołgi ciężkie i średnie walczące z przodu. No i w tym meczu poszło mi to dość dobrze. No ale trzeba też pamiętać, że nie wszystkie niszczyciele są identyczne. Na przykład niszczyciele amerykańskie, jak Hellcat, idealnie nadają się do tego, żeby pojechać gdzieś do przodu, ustawić się i grać dość agresywnie. No z racji tego, że są szybkie, lekkie, zwrotne i mają wieżę. Więc pamiętajcie, nie każda osoba, która zostaje w bazie i strzela z daleka, to cholerny noob, camper i w ogóle powinien nauczyć się grać, bo czasami taki styl gry naprawdę się opłaca. No a jak już jesteśmy przy niszczycielach, to wspomnę o tym, że jak zapewne wiecie, Niemcy patch temu dostały nową serię niszczycieli, które są naprawdę przekozackie, szczególnie te wysokotajerowe, które mają działa magazynkowe, wieże obrotowe, cuda nie widzę na kiju, wykrywają czołgi z promieniu 15 trylionów kilometrów i same są niewykrywane z odległości 1 nanometra. Naprawdę gorąco polecam tą ścieżkę, bo pomimo tego, że one praktycznie są papierowe, bo nie mają żadnego pancerza, łatwo je przebić, to jednak nadrabiają to przezajebiaszczym działem i ogólnie gra się nimi bardzo przyjemnie. No a idąc dalej moją drogą dedukcji, jak już jesteśmy przy patchach, to następnym tematem są Japończycy. Została wprowadzona nowa nacja, czyli Japonia. Ma w tej chwili jedną ścieżkę prowadzącą na czołgi średnie. No i muszę przyznać, że jest to bardzo, ale to bardzo średnia, niczym nie wyróżniająca się nacja. Doszedłem w tej chwili do tajeru 5, bodajże. Chyba tak, do tajeru 5. I powiem, że no niby to nie gra się specjalnie źle, ale też nie gra się szczególnie przyjemnie. To jest taki czołg, który nie jest specjalnie zły, ale też niczym specjalnie się nie wyróżnia, więc szczerze nie polecam. Jest to wiele więcej fajnych, ciekawych czołgów, także średnich, na przykład rosyjskie bądź francuskie. No a teraz z Japonii przenieśmy się do Europy, a konkretnie do Niemiec. W ostatnim patchu został zmieniony czołg ciężki Premium Lev.
I w tej chwili ma on większą depresję działa i może też wyżej podnieść to działo i w sumie nie wiem, czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany oprócz tej. Te są chyba najbardziej widoczne na pierwszy rzut oka i są, no trzeba przyznać, dość znaczne dla tego czołgu. Gra się nim w tej chwili o wiele łatwiej i czołg jest o wiele bardziej atrakcyjny. No i jeżeli chodzi o ostatnie zmiany w wocie, to chyba by było już na tyle. Bo inne zmiany albo są na tyle nieistotne, że je pominąłem, albo na tyle łatwo się o nich zapomina, że o nich zapomniałem. A więc, teraz przeskoczmy do kolejnego fajnego tematu pod tytułem 3 dni darmowego premium i jak je dostać. Sprawa jest bardzo prosta, wystarczy wejść na główną stronę World of Tanks, zalogować się, kliknąć w prawym górnym rogu na swój nick, potem wybrać opcję, że chce się wprowadzić kod promocyjny i wprowadzić kod, który w tej chwili wyświetla się na waszych ekranach, czyli WGNY2014. No a jeżeli nie chce wam się wpisywać tego kodu, to możecie go również skopiować. Znajduje się on w opisie do tego filmu. No a swoją drogą mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że nie komentuję tego dokładnie, co dzieje się na ekranie, bo to, co się dzieje, to każdy widzi, stoję w jednym miejscu, obracam się i po prostu strzelam do tego, co przyjedzie. I wybaczycie mi również to, że tak skaczę po tematach, ale nie wiem, tak jakoś mnie naszło, żeby poruszyć kilka kwestii w tym jednym filmie. Wszystkie naraz, no bywa. I wiem, że tym razem mam bardzo dużo rzeczy do wybaczenia, no ale obiecuję poprawę, no i zobaczymy, jak to będzie. No a właściwie nie ja mam dużo rzeczy do wybaczenia, tylko wy macie dużo rzeczy do wybaczenia, no ale już zostawmy sobie kolejną kwestię. Teraz przeskoczę do kolejnego tematu, od którego być może powinienem był zacząć, bo pewnie część z was ogląda ten film tylko z tego jednego powodu. Otóż w tytule tego filmu znajduje się magiczne słowo klucz konkurs, które przyciąga zapewne wiele, wiele osób. No i jak każdy dobrze wie, dobry konkurs powinien mieć jakąś nagrodę. Co jest nagrodą w tym konkursie, jeszcze nie wymyśliłem. Może to będzie jakiś darmowy kod na złoto, albo darmowy kod dla nowych graczy na premium i tam więcej złota. To się jeszcze wymyśli. Jeżeli komuś uda się odpowiedzieć, że tak powiem, na ten konkurs poprawnie, a właściwie nie na konkurs, tylko na pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe brzmi, jak ten gość do cholery tam wjechał. Po tym filmie z Ferdynandem pokażę wam krótki filmik z tego, jak człowiek wjechał do budynku, do którego teoretycznie nie powinno dać się wjechać, co więcej do budynku niezniszczalnego, więc był nietykalny przez resztę gry. Nie udało mi się uchwycić tego, w jaki sposób on tam się dostał, ale no już widziałem gotowy efekt, czyli to, jak po prostu tam siedzi i wszyscy próbują do niego strzelać, albo pomóc mu wyjechać, albo on próbuje strzelać i wyjechać. Zobaczycie za chwilę. W każdym razie, jeżeli prześlecie mi powtórkę, w której pokażecie mi to, w jaki sposób tam można wjechać, albo po prostu zaprosicie mnie do plutonu i pójdziemy na misję treningową i wy pokażecie, jak wjechać do tego budynku jakimkolwiek czołgiem, to w tym momencie pierwsza osoba, która to zrobi, wygrywa automatycznie ten konkurs. I dostanie jakąś nagrodę, czy to będzie uścisk ręki prezesa, czy to będzie medal z kartofla, czy to będzie paczka grafek, czy kod na złoto. Coś na pewno będzie, coś wymyślę. Jeśli ogarniecie takową powtórkę, albo jeżeli będziecie chcieli mnie zaprosić do plutonu, to piszcie w komentarzach, będę je regularnie sprawdzał i pierwsza osoba, która napisze taki komentarz, dostanie tam już dalsze dane do komunikacji, czy tam, no wiecie o co chodzi. No, a jeśli znacie jeszcze jakieś inne ciekawe glitche albo bugi, które można napotkać w wocie, to piszcie, bo chętnie dowiem się, co tam Wargamingowi znowu udało się spieprzyć. Tak naprawdę jedyne poważne błędy, które udało mi się napotkać w wocie, to po pierwsze no ten czołg uwięziony w niezniszczalnym budynku, a drugą rzeczą były te czołgi obracające się wokół własnej osi z prędkością światła. Jeżeli za bardzo nie wiecie, o czym mówię, to pogrzebcie sobie w moich poprzednich filmach. W którymś pokazuje, jak lekkim czołgiem udało mi się obrócić wokół własnej osi w niecały tam jakiś ułamek sekundy. No i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o gadanie o losowych rzeczach i przejdę powoli do tego, co dzieje się na ekranie. Po dłuższym czasie, kiedy to grzałem piach w jednym miejscu mapy i strzałem do czołgów, postanowiłem się w końcu ruszyć i chcę upolować sobie Su-100M, który jest ostatnim czołgiem w drużynie wroga. I gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, ja nie jadę wolno, ja jadę dokładnie. No ale rozumiem, że ta dokładność może być trochę nudna, więc pozwolę sobie przyspieszyć
film do momentu, w którym to dojadę w końcu do mojego adwersarza. A w międzyczasie pozwolę sobie podzielić się z wami kolejną losową myślą, która właśnie przyszła mi do głowy. Mój kolega napisał grę na przeglądarkę, to jest jakieś RPG i prosił mnie, żebym to zareklamował, a więc to reklamuję. Gra nazywa się Duel bodajże, link macie w opisie. Życzę wam przyjemnej gry. Gość jest całkiem dobrym informatykiem, więc mam nadzieję, że gra wam się spodoba. No i w tym momencie nasza przygoda z Ferdynandem dobiega końca. 5000 zadanego damage'a nie jest źle. No i na koniec pokazuję wam filmik, który wam obiecałem, czyli filmik z utkniętym czołgiem. Jak widzicie, jest to mniej więcej w środku mapy Westfield i jest to jeden z tych niezniszczalnych budynków. To jak pojedziecie w to miejsce, to ogarniecie, który tutaj jest w okolicy pranie i jest kilka innych charakterystycznych punktów, dzięki którym możecie to poznać. No i to już wszystko, co mam dla was na dziś. Życzę wam udanej zabawy sylwestrowej, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że święta minęły jak najbardziej pozytywnie. Tak więc trzymajcie się i do następnego razu. Czołgiem!